Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej przygodzie, w nowej kolejnej przygodzie z gry NBA 2K21. Jesteśmy w trybie gry My League, w serii, którą nazwałem Najlepsi z Najlepszych. Dlaczego tak? Otóż stworzyłem nową ligę właśnie w tym trybie gry, do której wrzuciłem najlepsze drużyny ze swoich historii pod względem procentu zwycięstw. I oczywiście pod względem dostępności w tym rosterze, ponieważ nie wszystkie zespoły ze swoim najlepszym wynikiem w historii były dostępne w tym rosterze. Tak więc zacznijmy od przedstawienia drużyn, które będą brały udział w tej serii. Zaczynamy od zachodu z zespołem Utah Jazz, którzy w 1997 roku zdobyli najlepszy wynik w swojej historii, 64 zwycięstwa, 18 porażek, co daje 78% zwycięstw. A skład to m.in. Karl Malone, John Stockton, Jeff Hornacek, Brian Russell i Shandon Anderson. Tak mniej więcej będzie wyglądała ich pierwsza piątka. Drugi zespół Denver Nuggets i ich dopiero ósmy wynik w historii z roku 2008. No żadnej drużyny, która zdobyła lepszy wynik, no nie ma w tym rosterze niestety, ale Denver Nuggets i tak wygląda bardzo dobrze. Z Carmelo Antonem 92 overalla, jest tutaj Allen Iverson 33-letni i m.in. też Marcus Camby. Oni w 2008 roku wygrali 50 razy, przegrali 32 razy i to daje 61% zwycięstw. Do dywizji Northwest dodałem szóstą drużynę, która nazywała się Seattle Supersonics, oczywiście każdy ją kojarzy, z sezonu 96, gdzie wygrali 64 razy, 18 razy przegrali tylko i to daje 78% zwycięstw. Jest tutaj Gary Payton, Sean Kemp, Detlef Schrempf, Herzi Hawkins czy Sam Perkins. No zobaczymy, jak pójdzie tej drużynie. Minnesota Timberwolves i ich najlepszy wynik w historii w roku 2004, 58 zwycięstw, 24 porażki, 71% zwycięstw. Kevin Garnett, poziom 97, jest Sam Cassell, 85, Latrell Sprewell. Mamy też oczywiście Wally'ego Szczerbiaka i Freda Hoiberga między innymi. Portland Trail Blazers i też ich najlepszy wynik w historii z roku 91, 63 zwycięstwa, 19 porażek, czyli daje to 77% zwycięstw. Jest to oczywiście legenda Clyde Drexler, Terry Porter, Jerome Kersey, Drazen Petrowicz i Buck Williams. Oklahoma City Thunder i też ich najlepszy wynik z roku 2012, 47 zwycięstw, 19 porażek, 71%. No i mamy tutaj oczywiście Kevina Duranta, Russella Westbrooka i Jamesa Hardena. Wszyscy młodzi jeszcze, 23 Harden, 24 Westbrook z Durantem. Jest jeszcze Serge Ibaka, również 23-letni, Kendrick Perkins, Thabo Sefolosha, Nick Collinson i reszta. No i przechodzimy do dywizji Pacific, Los Angeles Clippers, ich najlepszy wynik w historii, 2014 rok, 57 zwycięstw, 25 porażek, 70% zwycięstw, jest Chris Paul 29-letni, Blake Griffin 25 lat, DeAndre Jordan 26, JJ Redick 30-latek, Jamal Crawford, Darren Collison. Sacramento Kings ze swoim najlepszym wynikiem w historii, 61 zwycięstw, 21 porażek, 74% zwycięstw im to dało i mamy tutaj Chrisa Webera, Peje Stojakowicza, Vlade Divaca, Mike Bibby i Doug Christie. Los Angeles Lakers z sezonu 1987 i jest to ich trzeci najwyższy wynik w historii. 65 zwycięstw, 17 porażek, 79% zwycięstw im to dało. No i oczywiście nie wybrałem najlepszego zespołu, bo po prostu nie był dostępny. Tak więc najwyższy dostępny możliwy był właśnie ten z sezonu 86-87. Jest tutaj Magic Johnson z overallem 99, Karim Abdul-Jabbar 94, James Worthy 86, Michael Cooper 86, Byron Scott. No, muszę przyznać, że bardzo imponująco wygląda ten skład. No i zobaczymy, gdzie zajdą.
Phoenix Suns z roku 2005, 62 zwycięstwa, 20 porażek, co dało im 75% zwycięstw. No i jest tu m.in. Steve Nash, 95% overalla, Amare Stoudemire, 89%, Sean Marion, 86%, Quentin Richardson, 78% i Kyle O'Quinn, 74%. Golden State Warriors i obecni rekordziści pod względem procentu zwycięstw w sezonie. Z 2016 roku 73 zwycięstwa, 9 porażek, co dało 89% zwycięstw. Steph Curry 98%, Klay Thompson 92%, Draymond Green 90%, Andre Iguodala 81%, Harrison Barnes 80%. Memphis Grizzlies z roku 2013, 56 zwycięstw, 26 porażek, co daje 68%, Marc Gasol 89%, Zach Randolph 87%, Mike Conley 86%, Ed Davis, Tony Allen, DeMar Carroll, no i reszta. Dallas Mavericks ze swoim drugim najlepszym wynikiem w historii z roku 2003, 60 zwycięstw, 22 porażki, 73%. Jest tu m.in. Dirk Nowicki, 25-letni, za overallem 92%, Steve Nash również, tak więc mamy dwóch Steve Nashów w tej lidze, jest Nick Van Exel, 82% overalla, Michael Finley, 82% i Sean Bradley, 76%. New Orleans Pelicans, no i nie było tutaj żadnej ciekawej drużyny z historii tej drużyny, dlatego wybrałem All Time Pelicans, żeby wyrównać tutaj szanse. No i mamy Chrisa Paula, overall 97, Antonego Davisa z 94, Barona Davisa 92, Jamal Mashburn 90 i David West 88. Houston Rockets ze swoim drugim najlepszym wynikiem w historii z 94 roku, 58 zwycięstw, 24 porażki, co dało 71%. Jest tutaj legenda Hakeem Olajuwon, 97 overalla, Otis Thorpe, Kenny Smith, Robert Horry, Sam Cassell, i tutaj pod względem overalla nie wyglądają najlepiej koledzy Olajuwona, no ale zobaczymy, jak sam ten legendarny center sobie poradzi w tej lidze. San Antonio Spurs ze swoim czwartym najlepszym wynikiem w historii z roku 2014, 62 zwycięstwa, 20 porażek, co dało 76%. Tim Duncan 95%, Kawhi Leonard młodziutki 22-letni 92%, Tony Parker 86%, Manu Ginobili 83% i Danny Green 82%. Przechodzimy na wschód i zaczynamy od Philadelphia 76ers ze swoim dziesiątym dopiero najlepszym wynikiem w historii z roku 2001, 56 wygranych, 26 porażek, 68% zwycięstw. No i mamy Alena Iversona, drugiego, młodszego, lepszego od tego z Denver. Jest Dikembe Mutombo, Aaron McKee, Eric Snow, Tyron Hill, no tutaj oczywiście ta drużyna bazuje głównie na Alenie Iversonie. Boston Celtics i ich drugi najlepszy wynik w historii z roku 86, 67 zwycięstw, 15 porażek, 82% im to dało. No i mamy Larry'ego Birda, overall 97, Kevina McHale'a, Robert Parrish 86, Dennis Johnson 85 i Danny Ainge 78. New York Knicks z roku 94-5, 57 zwycięstw, 25 porażek, co dało 70% zwycięstw i jest to trzeci najlepszy wynik w historii Knicksów. Jest tutaj Patrick Ewing 90 overalla, John Starks 81, Charles Oakley 79, no i tutaj już coraz słabiej na tej ławce. Derek Harper jeszcze trzyma poziom, no Ewing, Starks, Oakley, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. New Jersey Nets z najlepszym wynikiem na Brooklynie z 2002 roku, 52 zwycięstwa, 30 porażek, 63% zwycięstw, a w składzie Jason Kidd, 92 overalla, Kenyon Martin, 83, Kerry Kittles, Cave Van Horn i Richard Jefferson.
I najnowsze ustawienie Toronto Raptors jest też tym najlepszym w historii. 53 zwycięstwa, 19 porażek, co dało 74% zwycięstw. No i mamy tutaj Kawhia Leonarda, 28-letniego, Pascal Siakam, 86 overalla, Kyle Lowry, 33 lata, 86 overalla, Marc Gasol, też drugi w tej lidze, Serge Ibaka, też drugi, 30-letni tym razem, 80 overalla, Fred Van Fleet. No to Toronto tutaj może pozamiatać, Danny Green też z 80, 32 lata, no mocny mają skład. I udało się tutaj znaleźć najlepszą drużynę w historii Milwaukee Bucks z roku 71, gdzie udało im się wygrać 66 razy, 16 razy przegrali, co dało 81% zwycięstw. A w składzie Karim Abdul-Jabbar, 24-letni, 97 overalla, Oscar Robertson, 33-letni, 95, Bob Dandridge, 24 lata, 84 overalla, jest jeszcze Jamal Crawford, 40-letni, Greg Smith, 75, no też mocna drużyna Bucks. I Chicago Bulls ze swoim najlepszym wynikiem w historii, co do niedawna było oficjalnym rekordem NBA, tak więc teraz na drugim miejscu już Chicago z 96 roku, 72 zwycięstwa, 10 porażek, co dało 88% zwycięstw. No i mamy Michaela Jordana z overallem 9-9, Scottie Pippen 9-5, Dennis Rodman 8-8, Tony Kukoc 80 i Ron Harper 7-9. Cleveland Cavaliers ze swoim trzecim najlepszym wynikiem w historii z 2016 roku, 57 zwycięstw, 25 porażek, co dało 70% zwycięstw. No i mamy LeBrona Jamesa, 99 overalla, jest Kyrie Irving, 24-letni, 94, Kevin Love, 87, J.R. Smith, 80, Tristan Thompson, również 80. Indiana Pacers i ich trzeci najlepszy wynik w historii z roku 2014, 56 zwycięstw, 26 porażek, 68% zwycięstw. Paul George, overall 92, Roy Hibbert 83, David West 82, George Hill, Evan Turner, no oczywiście gwiazdą tutaj jest Paul George, no zobaczymy gdzie skończą. Detroit Pistons ze swoim drugim najlepszym wynikiem w historii z roku 89, 63 zwycięstwa, 19 porażek, co dało 78% zwycięstw. Jest tutaj Isaiah Thomas, 92 overalla, jest Joe Dumars, 91, Dennis Rodman, młodszy, 28 lat, 83 overalla, Mark Aguirre i Bill Laimbeer. I przechodzimy już do ostatniej dywizji, dywizja Southeast. Zaczynamy od Atlanty Hawks z roku 85-86, co było ich drugim najlepszym wynikiem w historii, 57 zwycięstw, 25 porażek, 70%, Dominic Wilkins, no i w sumie tylko on tutaj trzyma wysoki poziom, Doc Rivers między innymi, czy tam Kevin Wills, Spud Webb, no ciekawe postacie, ale no zobaczymy jak im pójdzie. Miami Heat ze swoim najlepszym wynikiem w historii z roku 2013, no i mamy też drugiego LeBrona Jamesa w tej lidze, 57 zwycięstw, 25 porażek, a nie przepraszam, 66 zwycięstw, 16 porażek, co dało im 81% zwycięstw. LeBron James, Dwayne Wade 92 overalla, Chris Bosh 86, Shane Battier 77, czy Ray Allen 77, jest jeszcze Mike Miller, Mario Chalmers, no i tak pamiętam ten skład. Charlotte Hornets, też tutaj nie było żadnej ciekawej drużyny, dlatego wybraliśmy All Time Hornets, no i w składzie mamy tutaj Glenn Rice, Kemba Walker, Eddie Jones 89, Alonzo Mourning 89, czy Larry Johnson 88. Orlando Magic ze swoim najlepszym wynikiem w historii, 60 zwycięstw, 22 porażki, 73% zwycięstw. Shaquille O'Neal, 23-letni z overallem 93, Penny Hardaway 85, Dennis Scott 81, Horace Grant czy Nick Anderson.
I ostatni zespół Washington Wizards, który też nie ma tutaj żadnego ciekawego zespołu swojego historycznego, dlatego wybraliśmy All Time Wizards i mamy tutaj Elvina Hayesa, overall 96, Gilbert Arenas 93, John Wall 90, Moses Malone 89 czy Earl Monroe 89. No to skończyliśmy przedstawienie drużyn, no i jak dobrze widzicie i cały czas widzieliście w prawym górnym rogu, ja do prowadzenia w tym sezonie wybrałem sobie drużynę Chicago Bulls z sezonu 95-96, oczywiście tutaj ze pokłonu dla Michaela Jordana. No i zagramy sobie ten sezon, w tej karierze zagramy sobie tylko jeden sezon i ten sezon zagramy sobie tak, jak graliśmy w poprzednie serie z My League, czyli ja jako Chicago Bulls będę rozgrywał te wszystkie spotkania w Simcaście, ale postaram się wchodzić na każdy mecz, tak żebyśmy każdą drużynę przynajmniej raz oglądali przeciwko sobie, prawda? Przeciwko naszej drużynie. No dobrze, tak więc myślę, że to by było wszystko jak na razie w tym odcinku, tak więc wiemy, jakie drużyny z jakimi składami będą brać udział w tym takim małym eksperymencie. Dajcie znać w komentarzach, która drużyna Wam najbardziej się podoba z tego zestawienia i która drużyna wygra Waszym zdaniem. Jestem ciekaw Waszych komentarzy, a tym razem, w tym momencie to już byłoby wszystko, tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę, no i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.